Cześć, dzisiaj będę mówić o poczuciu własnej wartości w odniesieniu do analizy transakcyjnej, do koncepcji wewnętrznego dziecka, wewnętrznego rodzica i tych różnych stanów ja. I osoba o wysokim, adekwatnym poczuciu własnej wartości, której to poczucie nie jest tak bardzo uzależnione od tego, co się dzieje na zewnątrz, jest po prostu raczej stałe. To osoba, której głównym przekonaniem życiowym jest to, że ja jestem w porządku i inni również są w porządku. Ja jestem okej i świat też jest okej. To nie znaczy, że cokolwiek mi się przytrafi, zawsze jest okej. Oczywiście, jeżeli ktoś mnie okrada na ulicy, no to nie jest w porządku i ktoś, kto mnie okradł, nie jest okej. Natomiast jako dorosły człowiek wiem, że na świecie dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać i niektórzy ludzie nie zachowują się tak, jak no, nie powinno się zachowywać. Natomiast moim docelowym takim przekonaniem, takim automatycznym jest to, że drugi człowiek jest okej i ja również. Jesteśmy partnerami na równi. I to, że czasami na przykład szef na mnie podniesie głos, nie jest dla mnie w porządku. Ale umiem na to reagować, umiem zwrócić na to uwagę, umiem zachować się asertywnie i raczej nastawiona jestem ugodowo do świata, znając swoją wartość. Ale tak nie musi być, bo możemy mieć inaczej, możemy mieć przekonanie, że my jesteśmy okej, ale świat nie jest okej. My jesteśmy być może lepsi od wielu osób, mądrzejsi. Wtedy to nie świadczy o poczuciu własnej wartości. To jest takie zafałszowane poczucie własnej wartości, raczej w takiej koncepcji paranoidalnej, narcystycznej, albo po prostu pouczamy innych, wywyższając się, albo wręcz przeciwnie, mamy takie nastawienie, że świat nam zagraża i my jesteśmy w porządku, natomiast inni nam zagrażają, przez co nie są w porządku. Takie przekonanie prowadzi do tego, że mamy duże szanse być w naszych relacjach prześladowcą i taką rolę wpełnić, pouczając innych, często nawet ich poniżając i na pewno taka osoba nie doświadcza satysfakcjonujących relacji i satysfakcjonującego życia. Nie świadczy to też o poczuciu bezpieczeństwa, bo jeżeli my nie czujemy się bezpiecznie, no to takie przekonanie również możemy mieć. Innym przykładem może być przekonanie, że to my nie jesteśmy w porządku, a inni są w porządku. Czyli ja nie jestem okej, ale inni są okej. Co wtedy? Wtedy mamy tendencję do takich stanów depresyjnych. I oczywiście nie trzeba tłumaczyć, że nasze poczucie własnej wartości nie jest wysokie. Jest to też niebezpieczne, ponieważ takie przekonanie predysponuje nas do tego, żebyśmy w relacjach pełnili rolę ofiary. Ale jak to jest, że ktoś ma takie przekonanie, że wszyscy są okej, ja jestem okej, inni mają przekonanie, że to oni są okej, a reszta nie jest okej, a jeszcze inni uważają, że to oni są nie w porządku, a reszta jest w porządku. Oczywiście to się bierze głównie z dzieciństwa. To w jaki sposób dorośli reagują na nas. Nasi najważniejsi dorośli, czyli rodzice, mama, to w jaki sposób też my obserwujemy ich zachowania, bo dziecko do 7 roku życia oczywiście chłonie wszystko jak gąbka, ale nie tylko te komunikaty, które są kierowane bezpośrednio do niego, bo dziecko też przez modelowanie, przez naśladowanie swoich rodziców uczy się tego, jak postępować i jak tworzy się relacje, jaki się też ma obraz siebie. Bardzo często dzieci nie mają przyzwolenia na to, żeby pokazywać swoje emocje takie, jakie czują w danej chwili. Nie ma przyzwolenia bardzo często na złość, na smutek. I często w dzieciństwie dzieci nabierają takiej umiejętności, żeby te uczucia zamieniać na inne. Czyli na przykład czujemy złość,
ale nie pozwalano nam czuć złości, bo to wiązało się z jakimiś konsekwencjami, karą, reprymendą, nie daj Boże laniem, więc na przykład zamieniamy to na smutek, czyli czując złość, jesteśmy smutni. Albo na przykład nie ma pozwolenia na smutek, więc należy być zawsze uśmiechniętym, więc my znów mamy taki skrypt, tak sobie radzimy, że kiedy jest nam smutno, no to się kompulsywnie uśmiechamy i jesteśmy po prostu mili i zadowoleni. Kiedy na takie, na te nasze prawdziwe emocje nie ma przyzwolenia, to w dorosłym życiu możemy używać tych emocji do interpretacji aktualnej sytuacji. Ponieważ w każdym z nas, według analizy transakcyjnej, żyje sobie dziecko, rodzic i dorosły. I dziecko może być takim dzieckiem, nasze wewnętrzne dziecko może być takim dzieckiem naturalnym. Tak jak mówiłam w filmie o wewnętrznym dziecku, wewnętrzne dziecko to jest też zabawa, kreatywność, twórczość. Wewnętrzne dziecko ujawnia się wtedy, kiedy jesteśmy zakochani. Ale wewnętrzne dziecko może mieć swoje drugie oblicze i może być takim dzieckiem potulnym, takim, które już przeszło przez tą prasę tych wszystkich wdruków, tych wszystkich przekonań, które dorośli w nie wtłaczają. To jest to dziecko, które nie ma przyzwolenia na swoje prawdziwe emocje. I takie dziecko właśnie ma tendencję do wchodzenia w rolę dziecka jako dorosły, w rolę ofiary. W naszym wnętrzu żyje też rodzic i ten rodzic też ma różne oblicza. Bo tak jak czasami mówię, że warto być swoim rodzicem, mieć uwewnętrznionego takiego idealnego rodzica, który zawsze jest z nami i się nami opiekuje, to taki rodzic w nas mieszka. Warto, żeby ta część rodzica rzeczywiście miała takie oblicze, a nie oblicze inne, bo możemy mieć uwewnętrznionego rodzica surowego, karzącego, krytykującego, który nas gani, czyli takie sadystyczne superego według psychoanalizy. I teraz jeszcze w nas jest ten dorosły. Ten, który powinien wszystkim zarządzać. Zarządzać tymi emocjami, wiedzieć, co się dzieje, dać miejsce rodzicowi, temu oczywiście opiekuńczemu, kiedy należy skończyć pracę i już położyć się spać, temu rodzicowi opiekuńczemu, który powie, że no niestety teraz nie jest dobry moment, żeby zjeść kolejny kawałek ciasta, bo to może skończyć się bólem brzucha. I również dać miejsce dziecku, które tworzy, chce się bawić, żartuje. Natomiast oczywiście może odezwać się, i bardzo często tak jest, że w nas odzywa się dziecko, to posłuszne, to potulne, takie raczej ugrzecznione. I w kontekście tych emocji, które kiedyś były jakby tłumione i nie było na nie przestrzeni, to może mieć takie fatalne skutki. Ponieważ jeżeli w dzieciństwie nie mogliśmy odczuwać na przykład złości, to w dorosłym życiu my też sobie na tą złość nie pozwolimy, ponieważ nasz surowy rodzic zabroni nam tego, więc to będzie tak w nas kipieć. Potulne dziecko, że tak powiem, odłoży tą złość na później. Natomiast przyjdzie taki moment, kiedy poczujemy się bezpiecznie, kiedy osoba, przed którą moglibyśmy tą złość odczuć, zdenerwuje nas i wtedy my pełni świadomości, z przyzwoleniem i bez poczucia winy na tą złość sobie pozwolimy. I ta złość tak naprawdę zupełnie nie będzie adekwatna. To nie będzie związana z tą sytuacją. To będzie ta stara złość, która jeszcze sprzed dzieciństwa nie została, jakby nie miała przestrzeni, ona będzie służyła, żeby manipulować obecną sytuacją. Czyli kiedy ja mam problem z wyrażaniem złości
I w dzieciństwie miałam taki problem, później mam problem, żeby na bieżąco tymi swoimi emocjami zarządzać. Czyli ten dorosły nie zarządza daną sytuacją, kiedy jestem wkurzona i po prostu pozwolę jakby dać temu jakiś wyraz, tylko to tak tkwi we mnie i się kotłuje. I przychodzi pewna sytuacja, w której ktoś, powiedzmy, coś zrobi nie po mojej myśli, albo nawet popełni jakiś błąd, i wtedy ja sobie pozwalam po całości tą złość wyrzucić. I to jest oczywiście nie w porządku, ponieważ używam dawnego uczucia do manipulacji tą sytuacją. Ale mogą być też inne sytuacje, kiedy my gdzieś też mieliśmy krytycznych rodziców bardzo i tak przez naśladownictwo, przez uczenie się tego, co się dzieje w naszym domu, później też wykorzystujemy pewne sytuacje, żeby móc tutaj wytknąć na przykład partnerowi, że źle stoją buty, że źle zaparkował, i znów używamy starych emocji do manipulacji daną sytuacją. Czyli dorosły nimi nie zarządza. Już mówię, jak to się ma do poczucia własnej wartości. Ponieważ nasze stany emocjonalne są kluczowe do tego, żeby się dobrze czuć, żeby się czuć adekwatnie do danej sytuacji. Jeżeli ja nie panuję nad tym, jakie dziecko, jaki rodzic odzywa się we mnie, w ogóle tego nie zauważam, prym nie wiedzie dorosły, no to tak się zaczynają problemy, ponieważ w zależności, w jakie skrypty otrzymałam od rodziców, bardzo łatwo będę wpadała w rolę na przykład ofiary, kiedy ktoś zacznie podnosić na mnie głos. Ja się nie zachowam jak dorosły człowiek, tylko ja zregresuję się do tego potulnego dziecka, który ma dany skrypt reagowania, czyli zacznie przepraszać, tłumaczyć się, albo wręcz przeciwnie. Będę miała tendencję do tego, żebym to ja krytykowała, wytykała, pouczała, poniżała innych, bo też taki skrypt mogę mieć. I dlaczego o tym mówię? Bo ważne jest, żeby być świadomym swoich emocji, jak one na nas działają i brać za nie odpowiedzialność, i żeby to dorosły tak naprawdę rządził tym całym towarzystwem. Czyli jeżeli jadę samochodem i jest ogromny korek, i na przykład jadę tą trasą siódmy dzień z rzędu i zawsze jest korek, i ja w tym samochodzie narzekam, gdzieś tam pod nosem coś sobie mruczę, że znowu korek, że dlaczego tak dużo ludzi na ulicy i w ogóle co to ma być, że tutaj zatrucie środowiska, tyle ludzi jeździ i w sumie ja też się do tego przyczyniam i mam bardzo różne niekomfortowe uczucia z tym związane, ale za każdym razem robię to samo i jadę tą samą trasą, narzekając kolejny dzień tak samo, to znaczy, że kompletnie nie biorę odpowiedzialności za to, co robię. Czyli to, co przeżywam, to są uczucia takie, które gdzieś tam kiedyś nie miały racji bytu. Czyli mam poczucie winy albo frustrację z tego powodu, że jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem, ale nic z tym nie robię. Nie wybieram następnego dnia innego środka transportu, nie wybieram następnego dnia innej trasy, tylko ciągle robię to samo i ciągle narzekam. Taki system prowadzi do tego, że nie bierzemy odpowiedzialności za nasze życie. Co za tym idzie? Jesteśmy sfrustrowani. Jeżeli my dajemy uwagę temu, na co nie mamy wpływu, no bo nie mamy wpływu na to, jak inne osoby zachowują się na drodze, no to nas kosztuje sporo energii. Więc warto, żeby ten dorosły zarządzał tymi emocjami, które czujemy, wiedział, które to są te emocje, które rzeczywiście przyszły dzisiaj, a które to są emocje, które już towarzyszą nam od dawien dawna i one nie są przetwarzane, nie są wyrażane na bieżąco, tylko je sobie tak po cichu trzymamy, a później dajemy upust, żeby ten dorosły tym zarządzał, żeby rodzic
był tym rodzicem opiekuńczym, ażeby dziecko, jeżeli się pojawia, było tym dzieckiem naturalnym, a nie dzieckiem, które jest takie ugrzecznione, jest takie bardzo potulne. Takim też sygnałem, że w naszym życiu zaczyna wiedzieć prym dziecko i to niekoniecznie to dziecko naturalne, takie beztroskie, które tworzy, bo na nie gdzieś tam jest miejsce, no ale wiadomo, że dziecko nie może zarządzać całym życiem i główną częścią dnia. Więc takim sygnałem, że być może w naszym życiu zarządza dziecko, jest pojawienie się bardzo charakterystycznego myślenia dla dzieci. Czyli dziecięce mechanizmy obronne i myślenie magiczne. Myślenie magiczne, co to znaczy? Tak wygląda świat dziecka. Dziecko, nie mając wpływu na wiele rzeczy, zaczyna sobie fantazjować, że przyjedzie książę na białym koniu i ocali od złych rodziców, a my na przykład, tkwiąc w sytuacji, tak jak w tym samochodzie, powielając za każdym razem to samo, tkwiąc może w bardziej skomplikowanej życiowej sytuacji niż ta w tym samochodzie, czyli na przykład w związku, który nam nie odpowiada, w pracy, która nam nie odpowiada, nie robiąc nic z tym, myślimy sobie, że przyjdzie taki dzień, że pojawi się ktoś i kto nam pomoże, albo że wydarzy się coś i wtedy wszystko się zmieni, wtedy już będzie dobrze. Takie myślenie, charakterystyczne też czasami właśnie dla postawy ofiary, dla myślenia takiego magicznego, dla myślenia dziecięcego, jest znakiem, no, że prym widzi dziecko. I wtedy warto na refleksję i na wprowadzenie działań i zastanowienie się, jak to możliwe, żeby wydarzyło się coś i za dotknięciem magicznej różdżki bez naszego udziału, nasza sytuacja mogłaby się zmienić. Dlatego bardzo ważne jest branie odpowiedzialności za swoje emocje, ponieważ to wiąże się z wolnością. Wolność to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, jako dorosła, kim jestem, gdzie jestem, z kim mieszkam i jak się zachowuję. Biorę odpowiedzialność też za swoje emocje. Wiem, że ja za nie odpowiadam, natomiast też wiem, że ja nie odpowiadam za to, jak czuje się inny człowiek. Wiem, że jestem w porządku, ale że drugi człowiek też jest w porządku. Umiem poprosić o pomoc, ale zdaję sobie sprawę też z tego, że drugi człowiek może mi odmówić, bo to też będzie okej, bo on też jest tak samo autonomiczną i wolną jednostką jak ja. Więc jeżeli w ten sposób czuję się, jeżeli obserwuję to, co się ze mną dzieje, wiem, że na przykład teraz zachowuję się jak dziecko, zaczynam to zauważać. Zaczynam zauważać, że mówię do siebie jakoś bardzo krytycznie albo do kogoś bardzo krytycznie, że gdzieś tam ten głos bardzo karzącego rodzica się pojawia, albo że wchodzę w rolę dziecka, albo bojąc się drugiej osoby, albo oczekując od niej nie wiadomo czego, to znaczy, że jestem na dobrej drodze, jeżeli zaczynam to zauważać. Więc kochani, zapraszam Was do obserwowania swoich emocji, do refleksji nad tym, jak Wy, czy Wy zauważacie, kiedy u Was odzywają się rodzic, dorosły i dziecko. Proszę, podzielcie się w komentarzach Waszym doświadczeniem i zapraszam do kolejnych filmików i pozdrawiam Was. Cześć!